nadszedł zdecydowanie ten mój ulubiony punkt programu, czyli w końcu posmakujemy tego nieba, bo chyba troszeczkę tego nieba spadło nam teraz na talerz, bo te takie knedliczkowate, ja cały czas używam tego zwrotu, ale tak to wygląda, te knedliczkowate bułeczki wyglądają jak takie niebo, tylko troszeczkę bardziej żółte, przecedzone przez taki filtr jakiś nałożony przez kamerę. Delikatne chmurki lub delikatne chmurki. No właśnie. Delikatne chmurki. Panie Waldemarze, Waldemar Małota to szef kuchni hotelu Dębowe Wzgórze. Proszę powiedzieć, co my tutaj mamy, tak konkretnie wskazując palcem, co, gdzie i jaki to kolor. Już pokazuję. Z tego względu, że w radiu nie widać niestety i na czym najbardziej ubolewam, nie czuć zapachu, bo mówię, tutaj pachnie, tutaj zapach gra główną rolę. Ale potem trafi to na naszą stronę internetową, Adam Szostek to nagrywa, więc będzie szansa na to, żeby zobaczyć to. No ale niestety poczuć nie, więc, ale tu już zaczynamy opowiadać. Tutaj mamy te nasze bułki na parze, kuzynki dalsze bądź bliższe knedlików czeskich i sos w sosierce, żeby on nie było wszystko wybrudzone i coś, co jest najcudowniejszym bogactwem. Właśnie ten sos, który możemy polać i mięso, które jest cudowne, kruche, pachnące i świeże. No to poleję teraz, ale proszę powiedzieć, bardzo. Co mam polać? Wszystko po trochę. Oblać bułki oraz mięso, żeby te smaki one mogły się w cudowny sposób wymieszać. A tutaj owoce, które mają być tylko dopełnieniem i złamaniem takiego kwasowego, kwaskowatego posmaku naszej kochanej śliwki. To bardzo proszę teraz pana Jerzego, żeby pan już skosztował, żeby pan, tutaj widzę, że teraz mięso pan nacina. No wygląda to naprawdę pięknie, jak polaliśmy to jeszcze z sosem. Ja proszę państwa, mam takie okulary pomarańczowe i to przy w tych okularach już wygląda naprawdę przerewelacyjnie. Panie Jerzy, jak pan będzie gotów, żeby dać taką recenzję historyczną, matematyczną, to proszę podnieś rękę chociażby, proszę dać znać. No bo widzę, że pan już tu posmakował i tego mięsa, i tych takich naszych bułeczek. No to bardzo proszę powiedzieć, czy śląskie niebo to prawdziwe niebo? No, bardzo smaczna potrawa, chociaż ja nie jestem w gronie mężczyzn tym, który gotuje. I podziwiam zawsze tych, którzy gotują. I dla mnie wszystkie potrawy przygotowane są dobre. Ale rzeczywiście tu zwróciłbym uwagę rzeczywiście na tą kompozycję smaków, no i ten właśnie tą kuzynkę knedlików, no na pograniczu to myślę, że to nawet i Czechów może przyciągnąć, a to kuchnia też turystów przyciąga. No tak, tym bardziej, że to ta nasza śląska, panie Waldemarze, teraz pan będzie radiowcem, proszę chwycić mikrofon i opisywać, co ja robię, bo ja spróbuję tego naszej kuzynki knedliczków. Proszę bardzo. Może będzie słychać uderzenie sztućców. Pierwszy kęs. Jest? To jest o tyle smakowite, że naprawdę przecinając to, spoglądając na to, wyobrażamy sobie knedliki. W smaku to już jest troszeczkę inne niż knedliczki. Ale jednocześnie odnoszę wrażenie, że moglibyśmy smakować tej potrawy nawet z innym sosem. Nie takim ciężkim, śląskim, ale również gdyby były tam troszeczkę truskawki, troszeczkę wiśni, to też miałoby ten swój śląsko-niebny aromat i niekoniecznie obiad, ale nawet byśmy byli w stanie zrobić z tego deser. Oczywiście tak. No, bułki, które są cudowne, były też deserem. Każdy jadł je sosem truskawkowym, każdy jadł je z sosem jagodowym, który mamy tutaj w naszym lesie. Też podajemy naszym dzieciom. Ale mówię, jeżeli chodzi o śląskie niebo, to musi być ten sos, musi być on tak aromatyczny, musi on być tak mocny, bo taki mocny był nasz Śląsk, więc nasz, już nasz Śląsk, więc myślę, że właśnie o to tu chodzi. Panie Waldemarze, pan już jest nasz. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w tym miejscu. Jeszcze pan chciał, pamiętam, komuś podziękować, bo pan sam nie wymyślił tego dania, tak? No zdecydowanie nie. Mówię, z tego względu, że jestem ludnością napływową w naszym województwie, chciałem podziękować pani, która nas tego dania nauczyła. Jest to cudowna pani, która o kuchni śląskiej i kuchni właśnie śląskie niebo propaguje, bo gotowała z najbardziej znanymi kucharzami, m.in. z Robertem Makłowiczem. Jest to pani Urszula Twińczek ze Wierzchu, której serdecznie dziękuję, bo bez niej to danie by nie było na pewno tak cudowne, jak jest.
A ja dziękuję całej miejscowości Pokrzywna. Dziękuję Państwu. No i do usłyszenia. I smacznego. Już jutro. No i oczywiście smacznego. My teraz zabieramy się do tego dania. Kacper Śnigurski, do Państwa mówił Adam Szostok. Cały czas nas tutaj nagrywa, natomiast Maciej Dudek jest przy stole realizatorskim w Radiu Opole. Do usłyszenia. Do jutra.